delegację szkół. Przybyły do nas szkoły podstawowe z nauczycielami, opiekunami, uczniami, też rodzicami. Zapraszam, Szkoła Podstawowa w Nowym Wiśniczu. Zapraszam, Szkoła Podstawowa w Starym Wiśniczu. Są z nami również przedstawiciele społeczności Szkoły Podstawowej w Kobylu. Zapraszam Szkołę Podstawową w Koronowie. Zapraszam Szkołę Podstawową w Muchówce. Również z nami przedstawiciele Szkoły Podstawowej w Królówce. Zapraszam nauczycieli Liceum Plastycznego w Nowym Wiśniczu wraz z uczniami. Są z nami przedstawiciele służb mundurowych, zakładu karny w Nowym Wiśniczu, policji w Nowym Wiśniczu, na czele z dyrektorem, pracownikiem Pawłem Jastrzębskim. Zapraszam przedstawicieli Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Szefa Kultury i Muzeum Ziemi Wiśniczej. Środowiskowego Komisji Pomocy w Muchówce, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i naszego Ośrodka Zdrowia w Nowym Wiśniczu. Zapraszam przedstawicieli stowarzyszeń, Towarzystwa Miłośników Wiśnicza w Nowym Wiśniczu i Stowarzyszenia Medycznego Talon w Nowym Wiśniczu. Z nami przedstawiciele władz starostwa Bochni, pan wiceprzewodniczący Harry Powiatu, pan Krzysztof Kołodziejczyk. W imieniu wszystkich mieszkańców naszego miasta, naszej gminy, kwiaty złożą pani burmistrz Małgorzata Gęstowska wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu, panem Marcinem Kotą i wszystkimi radnymi oraz kapłanami w naszej parafii. Jeśli, drodzy Państwo, ktoś ma ze sobą światło pamięci, zapraszamy tutaj pod nasz pomnik wolności na wzgórzu zamkowym.
Dziękuję.